Czy ja mam u ciebie jakieś szanse? To jest ostatni moment. Na co ostatni moment? Na przygodę życia? Taka fajna dziewczyna, kurczę, no. Osiągnęłaś duży sukces, wyrwałaś się. Nie wiem, czy się obrazisz, wiesz, za to, czy nie obrazisz się. Przyjechałaś do Polski, znalazłaś się jakoś, znalazłaś pracę, jedna drugą. Pełen sukces, no każda dziewczyna ci zazdrości w ogóle i chcesz po prostu wrócić z powrotem tak na prowincję i już starczy tych wrażeń, co? Nie, wróciłabym, wiesz? Nie wierzę ci. Widzę to w twoich oczach. Poza tym życie na, wiesz, no... Życie nawet u ciebie to nie tylko obory. Mhm. Także nie, nie, nie tylko obory, też pole, wiesz? Jest dużo... Nie bądź taki, to jest normalne, no Boże, przecież masz normalny dom, możesz normalnie mieszkać. Poza tym... No dokładnie. Pracę można sobie w księgowości znaleźć na jakiejkolwiek miejscowości, jakikolwiek obok. Ja bym nie rzuciła pracy. Zaskoczy mnie trochę ten pomysł Krystyny, no bo szczerze mówiąc, no jak ktoś napisał list do mnie, no to wydawało mi się, czy wydaje, że jest zdeterminowany, żeby zmienić swój styl życia, czy zamieszkanie już na stałe, no powiedzmy. A, ale byłoby takie podciągane, kurczę, no kto by mi obwiady gotował? Poradziłabym sobie. Tak? Tak. No to dzień i noc musiałabyś, że tak powiem, zasuwać, no. A mi też nie o to chodzi. Tak? Muszę go przekonać, że jednak da się też pracować i mieć rodzinę. No i co sądzisz o takim nowoczesnym związku? Jak to w tej piosence było? Jeśli nie spróbujesz, nie przekonasz się.